Spotkanie Stomilu Olsztyn z Sandecją Nowy Sącz było meczem, który może okazać się kluczowym w walce biało-niebieskich o utrzymanie w pierwszej lidze. Jednak to nie gospodarze zaatakowali jako pierwsi. W drugiej minucie szansę miała Sandecja. To podrażniło podopiecznych Adama Łopatko, którzy mieli swoje okazje między 4. a 8. minutą spotkania. I na tym emocje się skończyły, chociaż w doliczonym czasie pierwszej połowy strzał Pawła Łukasika powinien wpaść do siatki. Ten strzał, który oddałem, sędzia mógł uznać tą bramkę i całkiem losy meczu by się inaczej ułożyły, byśmy prowadzili 1-0. Do przerwy 0-0. Druga połowa mogła się rozpocząć po myśli gospodarzy. W 55. minucie do bramki Sandecji mógł trafić Stomil. Jednak minutę później za sprawą Adriana Frańczaka to rywale wyszli na prowadzenie. Odpowiedź OKS-u była błyskawiczna, tyle że gol padł ze spalonego. Kiedy wydawało się, że komplet punktów pojedzie do Nowego Sącza, Grzegorz Lech wyłożył piłkę Marcinowi Warcholakowi, a ten doprowadził do remisu. Remisu, który nie zmienia beznadziejnej pozycji Stomilu w ligowej tabeli. Remisu, który nie cieszy tych, którzy zasiadają na trybunach tuż za ławką Stomilu. Ja ich nie traktuję jak kibiców, tylko znawców futbolu największych i myślę, że wszyscy pokończyli szkoły tutaj trenerskie i dlatego siedzą tutaj za plecami. Pewnie by chcieli być na moim miejscu, ale nigdy nie będą. Dziękuję. Szansa na poprawę nastrojów w klubie i wśród kibiców za tydzień w Brzesku.